jeśli chodzi o te próby sabotażu i dywersji na terenie Polski i państw sąsiednich, głównie Litwa, Łotwa są tutaj zagrożone. O tym też już mówiłem publicznie. Informowałem wczoraj o aresztowaniu 9 osób. Dzisiaj w nocy zatrzymano kolejne 3 osoby. Chcę uzyskać Państwa zrozumienie. Mówię tutaj do wszystkich ludzi mediów w Polsce. Bardzo bym prosił, żeby w mediach nie pojawiały się spekulacje albo niesprawdzone informacje na temat aktów sabotażu i działań naszych służb. My będziemy, i proszę tutaj też o zrozumienie, będziemy informowali na tyle, na ile to jest możliwe i celowe o działaniach naszych służb. Tak jak powiedziałem, sytuację mamy naprawdę pod kontrolą i efektywność działania służb jest nie tylko w mojej ocenie naprawdę imponująca. Ale one muszą działać w dyskrecji. I dlatego przede wszystkim chciałbym, żebyśmy nie spekulowali w przestrzeni publicznej o tym, które ze zdarzeń, jakie mają miejsce w Polsce, są być może efektem działań obcych służb, w tym służb rosyjskich i białoruskich. W ścisłym porozumieniu z szefami służb i z ministrem koordynatorem, z tym panem ministrem Siemoniakiem, będę przekazywał to, co możemy przekazać opinii publicznej. Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że aktywność rosyjskich służb, także współpracujących z białoruskimi służbami, ona jest duża i nie ma się co czarować. Myśmy o kilku zdarzeniach informowali. Mamy także dzisiaj prawo przypuszczać, to jest może złe słowo, ale sprawdzamy wątki. One są dość prawdopodobne, że służby rosyjskie miały także coś wspólnego z głośnym pożarem na Marywilskiej. I postępowanie w tej kwestii trwa. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. Na przewodniczącego szefa tej komisji, na wniosek ministra sprawiedliwości, który wśród ministrów jest gospodarzem tej komisji, powołujemy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pana generała Jarosława Stróżyka. Państwo musicie go dobrze pamiętać. To był w swojej bogatej karierze dyplomata, oczywiście wojskowy, dowódca wojskowy, wiceszef wywiadu NATO, a także naukowiec, doktor od spraw nauki o bezpieczeństwie. Człowiek bardzo kompetentny i jego zadaniem będzie koordynacja komisji, która będzie składała się, o czym rozstrzygniemy ostatecznie w przyszłym tygodniu, z 9 do 13 uczestników i rekomendować w skład tej komisji kandydatów będą ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych i koordynowania działalności służb specjalnych, a więc pan minister Tomasz Siemoniak będzie rekomendował 2 osoby do tej komisji, minister obrony narodowej, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Tu, żeby uprzedzić znaki zapytania i spekulacje, będziemy chcieli także zbadać ewentualny wpływ na media. Nic nowego, wiemy dobrze, że ta rosyjska, białoruska dywersja w Polsce i w Europie, ona także dotyczy kwestii szeroko pojętej komunikacji społecznej. Minister finansów, minister spraw zagranicznych, aktywa państwowe i informatyzacja. Nie ministrowie będą członkami tej komisji, nie pracownicy ministerstw, to nie jest wykluczone, ale to nie jest w żaden sposób warunek. Będę oczekiwał, zresztą jestem w stałym dialogu z ministrami, oczywiście przede wszystkim ekspertów od poszczególnych dziedzin. Jak już wspomniałem, będę oczekiwał pierwszego raportu, na pewno po wyborach, żeby nie mieszać
pracy komisji z kampanią wyborczą. Też wspomniałem Państwu już, że komisja będzie działała dyskrecjonalnie, nie będą to medialne przesłuchania, nie będzie mediów w czasie pracy tej komisji, natomiast będziemy systematycznie informować o efektach pracy tej komisji. Latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy. Ja mam nadzieję, że do końca roku większość tych spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach, i związane były z takimi no, czasami tajemniczymi wręcz okolicznościami, często opisywanymi przez media, ale bez finału, bez konkluzji, że większość tych spraw znajdzie swój opis, niekoniecznie wyjaśnienie, bo to nie jest komisja śledcza. To będzie komisja, która będzie rejestrowała te zdarzenia, fakty, uporządkuje wszystkie dane dotyczące tych najbardziej bulwersujących, zagadkowych i niebezpiecznych czasami zdarzeń, a efektem pracy tej komisji będą najprawdopodobniej wnioski do prokuratury i opinie na temat tego, dlaczego zaniechano badania tych spraw w uprzednich latach. I nie ma znaczenia, za jakich rządów te rzeczy się działy. Ja będę, i taki jest też generał Stróżyk, i tacy będą członkowie komisji, będą mieli za zadanie bycia niezależnym i intelektualnie, i politycznie w swojej pracy.